Wybaczcie, drodzy państwo, ale nie będziemy ufać ludziom ani współpracować z ludźmi, którzy okłamywali nas, że coś zrobią albo coś, coś chcą zrobić, i dopiero kiedy mają polityczny nóż na gardle, nagle rzucili się do składania ustaw, do robienia rzeczy, na które nie mieli czasu, ochoty, ani pomysłu, kiedy jeszcze władza była realnie w ich ręku. Drogi panie premierze Mateuszu Morawiecki, z którym mam nadzieję, spotkać się w przyszłym tygodniu chciałoby się powiedzieć kończ waść wstydu oszczędź ale zdaje się, że nie znajdę w Panu specjalnie chłonnego adresata tych słów. Dlatego oczywiście zapraszam na spotkanie w przyszłym tygodniu, kiedy już zostanie wyklarowany Pański status i będziemy wiedzieli, czy rzeczywiście jest Pan ustępującym premierem, czy też kandydatem na premiera, czy już premierem, który będzie miał dwutygodniowy rząd i wtedy porozmawiamy z pełną otwartością.